Cassie D. Red. Scenariusz i reżyseria. Ruby, terytorium Arizony. Ciężki dzień. Ciężkie życie. Jak masz na imię? Susanna. Uroczo. Jak naprawdę się nazywasz, złotko? Nawet klientom nie mówię, dlaczego tobie miałabym powiedzieć. To nie mów. Może być Quinn. Nawet lepiej. Jak cię zwą? Nie pamiętam. Mów mi świerszcz. Chłopcy z Teksasu znają się na krowiej skórze dużo lepiej niż na kobiecej. Skąd jesteś? To bez znaczenia. To dla ciebie. Niech będzie. Nowy Orlean. Amarillo, El Paso, Tombstone. Zaraz się okaże, że widziałaś więcej terytoriów niż ja. Mogą je sobie zatrzymać. Masz papierosa? Dam je w twoim wieku, nie przystoi. Albo mi go dasz, albo zacznę szukać niedopałków na podłodze. Dziękuję. Moja gra może i jest kiepska, ale chyba nie do tego stopnia. Znalazłam go pod łóżkiem. Mały przyjaciel pod pończochą może być przydatny. Nie graj tego. Lubię te melodie. Ja nie, przestań. Coś muszę grać. Zaraz będziesz grał to na harfie, masz przestać. Nie jestem jednym z nich, panienko. Nigdy nie byłem w Teksasie. Uważasz, że taki pistolecik mnie powali? Zabije mnie od razu, czy wykrwawię się na śmierć? Tyle wulgarności z takiego pięknego miejsca. Tak lubisz swoje kobiety, pianisto?
Wszystko jest piękniejsze w blasku słońca. A przynajmniej mniej ohydne. Terytoria to niewdzięczne miejsca, ale wydajesz mi się wyjątkowo uparta. Ocaleni są uparci. Znałem kiedyś taką jak ty. Była najwredniejszą, upartą, najpiękniejszą, krwawą diablicą, która pokryła krwią deski, na których stoisz. Oferujesz mi historyjkę na dobranoc? Myślałem, że masz randkę z Derringerem. Lata temu, kiedy mosiądz na barze nie był taki brudny i kiedy muchy w whisky... Czekaj, opowiadałeś już tę historię. Pewnie tak. Tak chcesz się zacząć? Tak się zaczyna. Nie nadasz jej tytułu? Każda dobra historia potrzebuje tytułu. Opowieść o Cassidy Red, ballada o miłości i nienawiści. Co podać? Już się bałam, że nie przyjdziesz, przystojniaku. Co musi zrobić dziewczyna, by być z tobą sam na sam? Brzmi nieźle. Może pójdziemy na górę i znajdziemy wygodne miejsce. Co ty sobie myślisz, mówiąc tak do mnie? Może jeszcze użyj mojego prawdziwego imienia? Może powinnam mówić ci Rudzielcu? Przeczytałaś chociaż mój list? Podałam ci konkretne instrukcje Rowena. Myślałam, że chcesz być niewidzialna. Niewidzialna jak woda, nie melasa. Żadnego tu nie podają. Może tu być w każdej chwili. Nie przyjdzie tutaj, póki mu nie pozwolę. Powiedziałaś mu? Nie martw się, usłyszał to, co musiał. Na pewno tu będzie? Tak jak powiedziałam. Potrzebuję szczotki. Daj mi pasek. Żartujesz sobie. Jak ukryjesz kabury w gorsecie? Daj mi pasek. Opuszczę je, gdy zamknie drzwi i narobisz hałasu. Ale jeśli będziesz wystarczająco blisko, zagłuszysz tego bękarta w jego brodzie. To pistolet dziwek. Nie jest to kostium misjonarza. Ktoś to umył, odkąd Harley w tym umarła? Gotowa? Uznam to za tak. Szybko poszło. Zbyt pijany, żeby zdjąć buty. Zemdlał na moim łóżku. Chcesz, żeby David i El go wyrzucili? Niech się prześpi. Jak się obudzi, może nie pamiętać, że już mi zapłacił. Podasz mi whisky? Lepiej schowaj to srebro Rowena. Jest wcześnie. Twoje? Teraz twoje. Jest tutaj? Oczywiście. Myślę, że będziesz... Jak ty to mówisz? Usatysfakcjonowany. Właśnie tak.
Przeszukałaś ją? Nie chcę iść na górę, żeby dostać nóż między żebra. Nie ufasz mi, kochanie? Masz coś dla mnie, Kerni? Jest sobota. Była cały dzień. Będzie jeszcze przez kilka godzin. Nie miało być w poniedziałek? Nie możesz oczekiwać, że zmienię plany i przejdę się na drugą stronę ulicy, żeby załatwić coś, co mogłem zrobić w sobotni wieczór. Nie uważasz? Potrzebuję czasu, żeby podopinać sprawy. Dam ci godzinę. Co ty na to? Przepraszam za nieuprzejmość. Chociaż przyznam, że miałem nadzieję znaleźć cię w niestosownym momencie. Chciałbym, żebyś wiedziała, jak bardzo cieszę się, że jesteś z nami. Jestem dumny z bycia dobrym gospodarzem, więc każdą dziewczynę, która dołącza do nas profesjonalnie, lubię witać osobiście. Lubię myśleć o sobie jak o królewskim testerze potraw. Narażam własną osobę, by chronić naszych klientów przed jakąkolwiek trucizną w produkcie. Nie musisz się chować. Jeśli egoistka taka jak Rowena uważa nowego pracownika za atrakcyjnego, to nie jest to kwestia obiektywnej opinii. Chodź tutaj. Spójrzmy na ciebie. Czyżby pani Josephine Cassidy? Pogódź się z Bogiem, Tomu. Za jaką zbrodnię zasłużyłem na śmierć? Kochanie ciebie? Może zabicie niewinnego człowieka? Czy umierający człowiek nie zasługuje na ostatniego papierosa, Cass? Jak to zrobiłeś? Co? Jak go zabiłeś? Kochanka czerwonoskórego? Rowena nie namówiła cię na Derringera? Myślisz, że zamieniłabym moją broń na pusty pistolecik pod pończochę? Zakładam, że córka dziwki jest wystarczająco inteligentna, by nigdy jej nie ufać. Masz 5 sekund, by się przyznać i powiedzieć, jak zabiłeś Jacoba. Albo pozostawię to jako tajemnicę, kiedy rozwalę ci głowę. Kto ci powiedział, że go zabiłem? 5. Twoja zaufana przyjaciółka Rowena. 4. Skrupulatna do bólu. Kiedy ostatnim razem dziwka kłamała, żeby dostać, co chciała? 3. Kto powiedział, że Jacob nie żyje? Może powiedziała ci, co musiałaś usłyszeć, żeby tu wrócić. Do tego miasta. Do mnie. Kłamiesz. Czyżby? Cieszę się, że jesteś w domu, Cass. Wszyscy jesteśmy, prawda, chłopcy? Pamiętacie Joe Cassidy? Pewnie, że tak. Kto by zapomniał taką perełkę? Lubię twoje nowe włosy, skarbie. Łagodzą twoją twarz. I am sorry.
Przepraszam, jeśli cię skrzywdziłem, Joe, ale ty zrobiłaś to pierwsza. Prawdę mówiąc, złamałaś mi serce na małe kawałeczki i wrzuciłaś do paleniska. Jeśli coś z niego zostało, uciszę je na zawsze. Dzielna dziewczynka. Oddana do samego końca. Znajdźmy temu łamaczowi serc miejsce, żeby położyć te ogniste loki, co chłopcy? Jak myślałaś, że to się skończy? Z twoją krwią na moich butach. Kajdany wyglądają na tobie lepiej niż pierścionek, który tak szybko ci się znudził. Nie macie dużo czasu. Cieszcie się ostatnią wspólną nocą. Joe? Jake? Ty żyjesz. Teraz już tak. Niech zgadnę, zjedli zatrute jagody, które Jacob specjalnie trzymał na taką okazję. Nie każdy w tej historii jest równie skupiony na męczeństwie jak ty. Z racji tego, że nie wiem, co to znaczy, uznam to za komplement. Mówią, że jeśli los i okoliczności rozdzielą kochanków, serce odpowiada poprzez wzmacnianie więzi między nimi. Jesteś autorytetem w kwestiach miłosnych, świerszczu? Mogę kontynuować? Josephine Cassidy została spłodzona i urodziła się w tamtym pokoju. Córka Harley O'Hulihan, jednej z założycielek najbardziej dochodowego przedsiębiorstwa w Bellevue, i Corta Cassidy'ego, półetatowego mordercy i pełnoetatowego pijaka. Młode dziewczyny dorastające w salunach widzą i słyszą rzeczy, których żadne dziecko nie powinno słyszeć. Kiedy Harley szła do pracy, wyrzucała córkę z Bell na kilka dni. Joe jeździła wtedy na rancho Corta, pół dnia jazdy na południe od Ruby. Rowena często jej towarzyszyła. Była produktem barmana korzystającego z usług jednej z dziewczyn Harley. Młoda dziewczyna imieniem Jill umarła przy porodzie. Nikt w Bell nie zwracał na Rowenę uwagi, więc szła z Joe w tej i z powrotem przez pustynię. Naśladowała ją jak starszą siostrę. Poza okazjonalnym posiłkiem, Cort miał córce do zaoferowania tylko jedno. Nawet pijany był doskonałym strzelcem. W tamtych czasach strzelec do wynajęcia jak Cort Cassidy mógł przepędzić całą rodzinę Apaczów z ich ziemi, zostawiając sieroty na pustyni. Jedna z nich po włóczeniu się przez kilka miesięcy stanęła kiedyś nie tam, gdzie trzeba. Co tam masz? Jesteś na ziemi mojego ojca.
I to drzewo jest nasze. Cokolwiek tam masz, jest nasze. Oddawaj. Słyszysz mnie, Cochise? Powiedziałem, oddawaj. Dawaj to. Tom Hayes, jesteś brutalem i złodziejem. Zostaw biednego Apacza w spokoju. Nie widzisz, że to idiota? Wybije ci zęby, mała dziwko. Nazwij mnie tak jeszcze raz. Jest zwykłym dupkiem, wiesz? Osłem. Burro. Umiesz mówić? Nie zabiorę ci tego, czerwonoskóry. Chcę tylko zobaczyć. Lepiej stąd uciekaj. Tommy wróci tu niedługo z tatusiem. Wtedy naprawdę ci się oberwie. Wie już, gdzie to ukrywasz. Nie możesz tego zostawić. Chodź. Rusz się. Ten dupek nigdy tu nie zajrzy. Boi się węży. Mam cię. Wiedziałam, że mnie rozumiesz. Co tam jest, co jest dla ciebie takie ważne? Srebro jaki? Misjonarze uczą was mówić? Skalpujecie ich potem? Do czego to jest? To najpiękniejszy i najgorszy dźwięk, jaki słyszałam w życiu. Co to znaczy? Yazi. Yazi. Co to, twoje plemię? Nie. Twoje imię? Nie. Yazi. To twoje rodzinne imię? Tak. A jak ty masz na imię? Wszyscy wiedzą, że najlepsze imiona pochodzą z tej książki. Stąd jest też moje. Widzisz? Rodzice pewnie spodziewali się chłopaka. Podoba ci się? Nie możesz być Jacobem. Jacob jest ojcem Josepha, a ja mam już ojca. To jest Kurt, a to Harley. Twoja rodzina? Moi rodzice. Ciężko to nazwać rodziną. Niech będzie, możesz być Jacobem. Ale przynajmniej zrób to, inaczej to będzie dziwne. Noszę to już za długo. Ty to noś. Co to? Nic ci nie zrobię. Zobacz, ja też mam. Kaktusy dadzą ci znać, jeśli jesteś za blisko. Masz jakieś inne blizny, Jacobie Yazi?
Josephine, Rowena, gdzie jesteście? Nie bój się, nie przyjdzie tu. Boi się węży bardziej od ciebie. To chyba najbrzydsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Miejscowy poszukiwacz Hank Hayes zbił małą fortunę na kopalniach srebra po przepędzeniu Apaczów. Był czymś w stylu świętego patrona tego miasta. Zapłacił za sąd w Ruby, salon i edukację jedynego syna, Toma. Nie zastrzelisz go za to, co narobił? Zrobił. A co takiego zrobił? Czerwonoskóry bękart zrobił mi to. Jesteś pewien, że chcesz trzymać się tej wersji? Nie dałbym rady pobić sam siebie. Założę się, że tamte dziewczyny dały ci kopa. Może czuł się winny z powodu krwi Apaczów na srebrze, które wykopywał, albo po prostu chciał wyśmiać tak syna. Jesteś Apaczem czy Yaki? Rozumiesz mnie, prawda? Tak. Jak masz na imię, synu? Hank Hayes podjął decyzję i Tommy dostał nowego brata. Joe, chodź tu. Co masz na szyi? Daj mi to. Josephine! Joe, wracaj tu. Ekscytacja bratnich dusz i wizja wielu możliwości wypełniają serce dziecka. Ale podróż do dorosłości wybrukowana jest kamieniami rzeczywistości. Z czasem uprzedzenia ojca i oportunizm matki otruły Joe Cassidy. Zapomniała o bliskim sobie wyrzutku i wylądowała w ramionach jego brata. Jake, opiekuj się moją narzeczoną. Jest najcenniejszą rzeczą na tym ranczu. Jak długo cię nie będzie? Najwyżej kilka tygodni. Brisby, Tucson, Phoenix. Muszę poukładać sprawy ojca. Przykro mi, Tom. Twój ojciec był dla mnie dobry. Cóż, miejmy nadzieję, że będzie dla nas obu dobry z zagrobu. Mam wrażenie, że załatwienie tej kobiecie nowego drzewa genealogicznego będzie mnie kosztowało fortunę. Nie mogę pozwolić, żeby całe terytorium wiedziało, kim rodzice mojej żony byli naprawdę. Ten skandal zakopiemy w piachu i złocie. Jeśli tego chcę. Opiekuj się ranczem, braciszku. Jake, jeżeli sprawy nie będą się mieć tak, jak je zostawiłem, kiedy tu wrócę, będziemy musieli poważnie porozmawiać.
Co tu robisz, celując bronią w puszki? Będziesz miała proch na sukience, wiesz? Dam ci prochem prosto w twoją czerwoną. Powinnaś mi dziękować, Joe Cassidy. Kobietom jak ty nie godzi się publicznie strzelać do puszek. Nic dziwnego, że dobrze płacą, żeby przepędzać twoich pobratymców z tej ziemi. Twój ojciec traktował tę pracę bardzo poważnie. Sprawiała mu dużo satysfakcji. Nic nie wiesz o moim ojcu. Pewnie masz rację. Ale myślę, że gdyby ojciec Toma nie zapłacił tak dobrze twojemu ojcu, żeby użył tego na moim ojcu, ominęłaby cię przyjemność mojego towarzystwa. Jeśli ta historyjka ma sprawić, że będzie mi ciebie żal, nie potrzebuję twojej litości, pani Hayes. Nie jestem jeszcze panią Hayes. Panienka Cassidy wybaczy. Więcej nie popełnię tego błędu, obiecuję. Niech to diabli. O czym tak śpiewasz? Nie za późno na tańce w deszczu? Nie mogę wbić tego gwoździa, jeśli nie wsadzę głowy pod dziurę. Mam wejść na drabinę i zrobić to za ciebie? Nie chciałbym, żebyś porwała sobie gorset. Nie waż się mnie tym uderzyć. Potrzymaj. Chodź tu. Byłoby dużo łatwiej zrobić to na dachu. Na dachu pada. Daj mi to. Pewnie zaraz zaczniesz narzekać, że jesteś głodny. Co to za jeden? Kto? Ten duży, czarny, krążący w kółko. Tamten. Mówimy na niego anioł wyciągający sól z ziemi. Serio? Nie. Dupek. Dlaczego zakładasz, że wiem, jak nazywa się każdy ptak, wąż i gryzoń? Nie wiem. Twoi ludzie nie mają jakiejś świętej więzi z ziemią, niebem i zwierzęciem pomiędzy nimi? Moi ludzie? Ty też się tutaj urodziłaś, wiesz? Spędziłem dużo więcej czasu z twoimi ludźmi niż z moimi. Naprawdę nie wiesz, co to jest? Pewnie, że nie, dlatego pytam. Sęp różowogłowy. Idź do diabła. Sama idź. Nad czym tak krąży? Nad jedzeniem. To wiem. Nad jakim? Nie mam pojęcia. Nad czymś, co jeszcze nie umarło. Pamiętasz, jak wycelowałam w Toma dla ciebie? Co? Byliśmy dziećmi. Tom cię tłukł, a ja mu przywaliłam. Mylisz sny ze wspomnieniami. Mam tak czasami.
Wygodnie ci w tym? O czym mówisz? Jesteś spocona i od fikuśnych rękawów spuchły ci dłonie. Ta sukienka cię uszczęśliwia? Jest od niego. Pora na kolację. Jeśli mężczyzna wróci do domu wcześniej ze swojej podróży, może zastać dom pusty, a łóżko zimne. Tom Hayes śpieszył się do domu z Bisbee. W nagrodę powitano go w sposób, po którym nie da się dojść do siebie. Jak się poznali? Ona była dziwką, on klientem. Nieciężko znaleźć przyjaciół na piętrze w Bellevue. Nadal ją odwiedza? Raz w tygodniu przez ostatnie 20 lat. Bierze od niego pieniądze? Nie jestem specjalnie zainteresowana rozmową z moją matką. Dlaczego tak bardzo ciekawią cię Harley i Kurt? Jestem ciekaw ciebie. Tom wspomniał, że nie chcesz, żeby ludzie wiedzieli, że Harley i Kurt są twoimi rodzicami. Tom nie chce, żeby ludzie wiedzieli. Mnie to nie obchodzi. Nie może pozwolić, żeby ludzie wiedzieli, że jego teściowie to dziwka i jej stały klient. Kochasz go? Pewnie, że nie. Więc dlaczego za niego wychodzisz? Myślałam, że może mnie stąd zabrać, z tego miasta. Myślisz, że go wykorzystuje? Niekoniecznie. Ulżyło mi. Dlaczego? Bo nie wyjdę za niego, Jake. Nie wiem, czy dam radę cię stąd zabrać, Joe. Wiem, ale jestem tutaj.
Jak ten Benkart został szeryfem? No cóż, chodziły plotki, że po tym jak narzeczona Toma Hayes'a zostawiła go dla jego przybranego brata, użył fortuny ojca, żeby kupić sobie odznakę. Kto zagłosowałby na takiego potwora? Kopalnie zamknięto, nie było tu jeszcze kolei. Tom Hayes był jedyną osobą w mieście z jakimiś pieniędzmi. Wypełnił nimi odpowiednie kieszenie. Dlaczego ludzie po prostu nie odeszli? Wielu tak zrobiło. Zanim Hank Hayes zmarł, to miasto stawało się nowym Bisbee. Mnóstwo farm, domostw, ranch, potencjału. Ale kiedy jego syn został szeryfem, budynek, w którym siedzimy, jak i gabinet rozkoszy Harley O'Hoolihan na piętrze, stał się centrum tego miasta i jego jedynym dochodowym biznesem. Po zerwaniu zaręczyn krążyły plotki, dlaczego Tom Hayes po prostu nie zastrzelił narzeczonej i brata. Nigdy nie groził kochankom ani nie mieszał się w ich sprawy. Zamiast tego zamieszkał w Bellevue. Użył pieniędzy ojca i wpływów politycznych do napisania prawa w Ruby od nowa. Joe i Jacob zachowywali ostrożność w otoczeniu Toma. Niepewni intencji nowego szeryfa przygotowali się na ucieczkę. Ale krótko po tym, jak Tom przejął salon, Harley zaczęła mocno pić. Po prośbach Roweny, Joe uznała, że nie może zostawić matki na samotną śmierć w burdelu. Kiedy Harley umarła, mogli uciec. Zdecydowali się zrobić to oddzielnie. Bojąc się, że zostaną zauważeni przez Hayes'a lub jego zastępców, Joe poszła pierwsza, a Jacob został, żeby zebrać wygraną w pokera. Miał wyjechać i spotkać się z nią, gdy odbierze pieniądze. Razem mieli udać się na zachód. Taki był plan. Tom Hayes mógł ich zabić i to byłby koniec tej historii. W blasku ogniska zdecydował, że śmierć byłaby zbyt łagodna. Chciał, żeby cierpieli tak jak on. Najlepszym sposobem na skrzywdzenie kogoś nie jest zranienie ich, ale tych, których kochają. Jak to zrobił? Zastrzelił go. Na ulicy? W pokoju Harley.
Widziałaś to? Nie musiałam. Więc skąd wiesz? On nie żyje, Joe. Wracam do Ruby. Nie możesz. Zastrzelą cię, gdy tylko staniesz na głównej ulicy. Nie ma w tym mieście miejsca, gdzie on nie ma oczu. Jeśli wrócisz, to i ciebie zabiją i jego śmierć byłaby po nic. A za co umarł? Gdyby żył, błagałby cię, żebyś nie zrobiła nic głupiego. Chciałby, żebyś trzymała się z daleka. Lepiej weź sobie radę tej małej dziwki do serca, Josephine. Mama była dziwką. I pierwsza by się do tego przyznała. Tak to widzisz? Najpierw dziwki, potem kobiety? Wolałbym opinię dziwki od opinii kogokolwiek innego. Ufałeś Harley? Myślisz, że cię kochała? Czemu tak cię interesuje, czy twoja matka i ja się kochaliśmy? Bo jest martwa, Kurt. Uznałam, że powinieneś wiedzieć, że ciepłe ciało i butelka nie będą czekać na ciebie nad Bell. Twoja mama, odpuść sobie, Kurt. Może zaprzyjaźnisz się ze stałymi klientami Harley. Kto wie, ile braci i sióstr mam rozsianych po całym terytorium. Powyrywam ci brwi, jeśli nie przestaniesz mówić tak o swojej mamie. Harley O. była najbardziej przyzwoitą kobietą, jaką, skoro tak bardzo ją kochałeś, dlaczego jej stamtąd nie zabrałeś? Zawsze jej mówiłem, że ją kocham. Nigdy tu nie przyjechała? Czasami wysyłała Rowenę z listami. Tobie i mnie kogoś odebrano. Alkoholu nie zabijesz, ale mogę wsadzić kulę w serce tego skurwiela, który odebrał mi Jake'a, a z Harley zrobił niewolnicę. Dobrze, ale mnie w to nie mieszaj. Tak bardzo tęsknisz do dziwki, że nie masz czasu celnie strzelać. Strzelam świetnie, młoda damo, ale samobójcza misja w odwecie za jakiegoś apacza, w którym się zadłużyłaś, to nie jest koniec, jaki dla siebie zaplanowałem. Jesteś pewien, że chcesz, by twoje ostatnie słowa były przekleństwem na człowieka, który dziś umarł? Dla mnie ten apacz był jedyną rodziną, jaką miałam. Masz prawo iść i szukać zemsty, ale ja nie jestem mu nic winien. Myślałam, że głęboko w parszywej powłoce siedzi dobry człowiek. Pomyliłaś mnie z kimś innym. Możesz uważać, że ten apacz był jedyną rodziną, jaką kiedykolwiek miałaś, ale na Boga, teraz jestem jedyną rodziną, jaką masz. Jadę do Ruby zabić Hayes'a, z tobą lub bez ciebie. Zobaczysz się z matką dużo szybciej niż ja. Hayes zabiłby cię dwa razy, zanim zdążyłabyś wycelować broń. Myślałam, że nie chcesz mieć z tym nic wspólnego, bo nie chcę, ale to nie znaczy, że zrezygnuję z dobrej zabawy. Jaki skurwysyn z chorym poczuciem humoru nauczył cię strzelać? Może niektórych nie da się nauczyć. Jeśli chcesz kurczaka na kolację, polecam siekierę. Jeśli ją zastrzelisz, mięso zalatuje ołowiem.
Robisz tu coś jak prawdziwy rancher? Jestem równie użyteczny na ranczu jak kaktus w siodle, więc za co to utrzymujesz? Za zabijanie nadal dobrze płacą? Dużo lepiej niż za planowanie. Nieuzbrojeni Navajo, Apache, chińskie kobiety i dzieci, czym sobie zasłużyli? Wybacz, jeśli osąd nadąsanego dziecka zalatuje hipokryzją. Myślisz, że zabicie Hayesa da ci satysfakcję? Dam ci znać. Po co zamykasz oko? Zamkniesz jedno, widzisz o połowę mniej. Ponadto szeroko spudłujesz, bo tracisz postrzeganie głębi. Wiem, że masz mnie za archaicznego, uprzedzonego, upitego kretyna i masz rację. Ale powiedz mi, panno Zemsto, jak ktoś dwa razy starszy od ciebie i dwa razy bardziej pijany trafi trzy razy, zanim ty trafisz raz? Bo ćwiczyłeś całe życie? Nie. Bo jesteś tak pijany, że nie celujesz? Blisko? Nie mam czasu na gadanie samotnego, ukiszonego gada. Jesteś tak skupiona na patrzeniu, że nic nie widzisz. Podczas każdej sekundy, jaką spędzasz na zezowaniu na cel, tracisz dwie sekundy, kiedy mogłabyś strzelać. Powiedz mi jak, Kurt. Powiedz mi, jak strzelać tak jak ty. Nigdy o nic się nie prosiłam, a ty nigdy nic mi nie dałeś. Dałem ci moje imię. Daj mi cokolwiek użytecznego, tato. Coś, czym mogłabym się bronić. Ty nie chcesz się bronić, chcesz odebrać komuś życie. Josephine, teraz twoja ręka idzie i celuje dokładnie w cel. Broń jest czymś, co łapiesz po drodze. Kabura podrzuca ci pistolet, a twoja ręka podnosi się, by go złapać. Broń i ręka poruszają się z tą samą prędkością i się spotykają. Jeszcze raz. Co to było? Rozwaliłam ją. Nie, nie rozwaliłaś. Rozwaliłam. Nie rozwaliłaś. Dostałaś trzy razy w klatkę, zanim zdążyłaś wycelować. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dlaczego ręka trzęsie ci się jak u pijaka? Nie ma w niej krwi. Powiedz żyłom, żeby pompowały ją tam, gdzie trzeba. Władasz ręką, czy ona włada tobą? Uznam to za odpowiedź. Lepiej. Spudłowałam. Tak, twoje oczy nie celują, tylko ramię. Kiedy mrugasz, twój pistolet strzela? Nie. Co strzela pistoletem? Moja ręka? Twoje ramię. Ręka to przedłużenie ramienia, palce są przedłużeniem dłoni. Jasne. Ramię celuje, palce naciskają spust. One pracują, więc one ustalają zasady. Jasne. Twoje oczy nie grają tu roli. Rozumiem. Niech będzie. Co robisz, Gaz? Nie nazywaj mnie tak. Dlaczego nie? On mnie tak nazywa. Kto? Wiesz kto? Tak bardzo nienawidzisz tego bankarta z odznaką? Tak. Chcesz wsadzić mu nabój między oczy? Tak. Chcesz, żeby odpowiedział za śmierć Jacoba? Tak, to strzelaj! Lepiej. Wszystko w porządku? A jak wyglądam? Jakbyś nie spał. Co cię to obchodzi? Idziemy strzelać, czy chcesz się położyć? Chcę, żebyś zostawiła mnie w spokoju. Myślałam, że mi pomożesz. W czym? W zabiciu się? Nie jestem jak Harley Quinn. Jestem jak ty. Nigdy nie chciałam w to uwierzyć, ale teraz nie ma co zaprzeczać. Jesteś najlepszym strzelcem, jakiego znam. Jeśli mnie nauczysz i będę w połowie tak dobra jak ty, będę dwa razy lepsza od Hayesa, więc nie powinno, żebyś mogła co?
Może odłożysz tę butelkę i pojedziesz ze mną do Ruby. Czy ty mnie słuchasz, dziewczyno? Nie powinnaś była wracać. Dlaczego? Byłaś bezpieczna. Uciekłaś. Powinnaś była tam zostać. Nie mogłaś znieść myśli, że wygrał, prawda? Powinnam była mu odpuścić? Do diabła z nim. Wiedziałam, że nie powinnam ci ufać, że zadbasz o siebie. Z tobą też, do diabła. Zostawiłam twój chudy tyłek na 5 minut, a ty dajesz się złapać. Nikt nie kazał ci tu wracać. Gdybym nie wróciła, miałbyś już pętlę wokół szyi. Potrafię o siebie zadbać, widać. Zabijesz Hayesa i co dalej? Zabijesz wszystkich i uciekniesz? Nie wiedziałam, co się stanie po tym, jak go zabiję. Joe, musisz być mądrzejsza. Nie muszę, Jake. To ty jesteś ten inteligentny. Zawsze byłeś. Myślałam, że nie żyjesz i nie obchodziło mnie, czy mnie zabiją, jak wyjdę z pokoju Harley. W końcu ona tam umarła. Są gorsze miejsca na wyzionięcie ducha. Nigdy nam nie odpuści, prawda? Póki oboje żyjemy, nie. Byłeś kiedyś w areszcie? Tak. Nie było źle. Nie wpuścili cię z pianinem? Jeśli dobrze pamiętam, moje dni w zamknięciu poprzedzały moje muzyczne lata. Nie grałeś jako dziecko? Nie, tam skąd pochodzę nie mają pianin. Gdzie to jest? Niedaleko stąd. To miasto jest jak studnia. Wszystko, co podejdzie za blisko, wpada i nigdy się nie wydostaje. Dlatego mądrzy ludzie trzymają się z daleka, nawet jeśli konają z pragnienia. Dlaczego nie odszedłeś? Co? Co cię tu trzyma? Masz tu rodzinę? Rodzinę? Nie. Jesteś przywiązany do tego pianina? Tak bardzo sprawia ci przyjemność zabawianie pijaków jadących do Nogales? Następne pytanie. Co sprawiło, że uwierzyła, że Jake nie żył? Popełniła błąd. Jaki? Zaufała komuś. Thank you.
Kiedy ojciec umierał, powiedział: wolałbym, żebyś był taki jak twój brat. Powiedział, że mógłbym się od niego uczyć. Tu nigdy nie chodziło o ciebie, Tom. To pokazuje, jak dużo wiesz o męskich sercach, Cass. Nie nazywaj mnie tak. Mężczyzna kocha to, co kocha, bo to kocha. Nie ma to nic wspólnego z tym, czy ta miłość jest odwzajemniona. Masz dla mnie jakąś ripostę? Nie musisz tego robić, Tom. Puść ją, jest niewinna. Niewinna, mówisz. Zdajesz sobie sprawę, że rozpoczęła wieczór celując pistoletem w demokratycznie wybranego stróża prawa tego hrabstwa? Kto cię wybrał? Karą za usiłowanie zabójstwa szeryfa w hrabstwie Hachatoa jest śmierć przez powieszenie. Jaki jest jego zarzut? Zatrzymaj mnie i puść jego. Wiesz co? Dlaczego nie ułatwimy sobie sprawy? Dwa naboje, by wszystko zmienić. Według mnie jedno z was może wziąć pistolet, zastrzelić drugie, zastrzelić siebie, odejść w chwale i stylu Romeo i Julii. Albo możecie wziąć ten pistolet, zastrzelić mnie, zastrzelić drugie, rzucić pistolet na moje ciało i przekonać kogokolwiek, kto tu rano przyjdzie, że opanował mnie morderczy i samobójczy napad zazdrości. Albo mogę strzelić do ciebie dwa razy, nie zastanawiając się, co inni powiedzą. Trudno będzie namówić innych, że trafiłem się dwa razy, zanim umarłem, Cass. Nie nazywaj mnie tak. Kiedy rano dowiedzą się, kto naprawdę był odpowiedzialny, i tak zawiśniecie. Może tylko jeden w głowę. Ja i Jake przekonamy ich, że to było samobójstwo. Rzuciłem 4 kule, 5 strzeliłem sobie w głowę, a 6 zostawiłem w magazynku. Żaden zastępca w tym mieście nie uwierzy, że byłem aż tak pijany. Przykro mi, Cass. Joe, nie. Dawaj, Cass, no dalej. Uwolnij nas od cierpienia. Spraw, żeby tatuś Cord był dumny. Joe! Widzisz? Powiedziałem jej, że zawiśniesz rano, a ona i tak zmarnowała te 2 cenne, wyimaginowane naboje na mnie. Możesz myśleć, że ta kobieta cię kocha, Jacob. I może masz rację. Ale obiecuję ci, że nie kocha cię nawet w połowie tak bardzo, jak nienawidzi mnie. Naprawdę jest córką swojego ojca. Prawdziwym dylematem tego wieczoru jest, które z was pójdzie pierwsze jutro na stryczek. Drugie będzie patrzeć. Niezła noc dla niego. Poogląda sobie nasze cierpienie. Ten mężczyzna cierpi przez nas, Josephine. Nie jest mężczyzną, tylko chłopcem. Zawsze był chłopcem. Nie zasłużył na to, co mu zrobiliśmy. Nie otrząsnął się.
Zraniliśmy go, ale nigdy nie sprawiało nam to przyjemności. Jego ojciec mówił, że otwarte drzwi zapraszają zło, ale zamknięte drzwi odrzucają jakiekolwiek dobro. Nie ma nic złego w byciu wściekłym, Jake. Założę się, że masz wystarczająco furii w sobie za nas oboje, Joe Cassidy. Jak tu skończyliśmy, ty i ja? Nie ma na świecie nikogo innego, z kim wolałbym spędzić moją ostatnią noc. Wybacz, skarbie, obudziłam cię? Nie chciałam cię przestraszyć. Przyniosłam bimber, ale widzę, że zacząłeś beze mnie. Nie szkodzi, dopóki nie jesteś zbyt pijany, żeby nie móc masować mi stóp. Szeryf Hayes mnie przysłał. Wyciągnął mnie z łóżka. Powiedział, że jego najlepszy człowiek utknął tutaj, zimny i znudzony, pilnując osadzonych. Powiedział, że powinnam przyjść i dotrzymać mu towarzystwa. Zrobić cokolwiek, czego sobie zażyczysz, jak długo będziesz sobie tego życzył, a ja odpowiedziałam mu, tak, szeryfie. Zrobiłam coś nie tak? Nie odeślesz mnie na górę do Bell przed świtem, prawda? Tak myślałam. Nie przesadzaj, nie mamy wystarczająco dużo kocy, żeby zabrać cały arsenał. Gdzie je schowamy? Wszystko muszę za was robić? Miejcie trochę wyobraźni. Nie zapomnijcie o nabojach. To 33 do Remingtona, geniuszu. To Winchester, karabin kalibru 44. Niech będzie. Podaj mi tę torbę. Rowena? Może i straciłeś na wyglądzie, Jacob, ale przynajmniej nadal masz wzrok. Co ty tu robisz? No jak myślisz, Rudzielcu, ratuję was. Dlaczego? Naprawdę ma problem z wdzięcznością. Może uratuję tylko jego i zostawię cię Hayesowi na stryczek. Rowena, posłuchaj mnie. Dlaczego miałabym ci znów zaufać? To przez ciebie tu jesteśmy. Popełniłam błąd i próbuję go naprawić. Powiedziałaś mi, że Jake nie żyje. Powiedziałaś mi, że nie żyje. Zostawiłaś mnie z przekonaniem, że jest martwy. A potem pomogłaś Hayesowi mnie zamknąć. Joe, nie. Dlaczego nie powinnam pomalować tych krat twoim mózgiem? Joe, pomogłaś temu skurwielowi, a teraz tu jesteś. Dlaczego miałabym ci wierzyć? To nie moja wina. Okłamał mnie. Ty mnie okłamałaś. Obiecał mi. Obiecał co? Że mnie wypuści? Że jeśli mu pomogę, wypuści Jake'a. Co ty gadasz? Myślałam, że jeśli dowie się, że to dzięki mnie żyje, kiedyś spojrzy na mnie tak, jak zawsze patrzył na ciebie. Muszę stąd iść. Teraz. Nie! Nie!
zaopiekuj się nim. Biedna kochana Rowena. Szkoda patrzeć, jak odchodzi. Już zaczynałem jej ufać, ale za pomoc w ucieczce z więzienia jest kara śmierci. Zadziwiasz mnie, Cass. Ronisz łzy po kimś, kto z chęcią sprzedał twoje życie za szansę wbicia szponów w twojego czerwonoskórego. Zabiję cię. Nie jesteś w sytuacji, w której możesz mi grozić, moja droga. Może zawieszę pętlę tutaj. Chciałabym naprawdę. Dlatego tego nie zrobię. Hrabstwo Hachatoa zabrania publicznych egzekucji przed 7 rano w Dzień Pański. Powinienem wiedzieć, sam je pisałem. Jeśli wyjrzysz przez okno, powinnaś widzieć słońce oświetlające szubienicę o 7:01. Baw się dobrze. Nie wyglądasz najlepiej, Josephine. Ale udowodniłaś mi, że byłem w błędzie. Nadal żyjesz. Nie dzięki tobie. Przepraszam, skarbie. Wyczerpałam poranny limit przeprosin. Dasz radę zrzucić Hayesa z szubienicy, zanim powiesi twojego chłoptasia? Jeśli przytrzymasz zastępców, z dala ode mnie. Ciężko ci będzie unikać kul w tych ciuchach. Proszę, proszę. Czyż to nie ostatni z rodu Cassidy? Dlaczego po prostu ich nie wypuścisz, Tom? Nasza trójka odejdzie stąd. Nigdy więcej nas nie zobaczysz. Mało przekonujący argument, Kurt. Skąd myśl, że pozwolę jej odejść? Masz pojęcie, ile celuje do ciebie pistoletów? Masz pojęcie, ile oczu na ciebie patrzy?
Wszystkie są moją własnością. Ten chłopak może i jest aroganckim awanturnikiem, ale to nie czyni go przestępcą. Naprawdę publicznie stracisz niewinnego człowieka? A kto mnie powstrzyma, Kurt? Ty? Twoja córka? Te dziwki? Nic nie wskurasz. Będziesz stał i patrzył, jak wieszam tego zdradzieckiego, pasożytującego rozbijacza rodzin. Potem odwrócisz się plecami do dziecka Harley i wrócisz do swojej butelki na pustyni. Otwieraj zapadnie, Box. Zabił Rowenę. Była nieuzbrojona i sama, a on strzelił jej w plecy, jak tchórzliwy skurwiel, którym jest. Naprawdę spędzicie resztę swojego życia oddając pokłony mordercy tylko dlatego, że ma lśniącą odznakę? Kiedy powiecie dość? Wstrzymać ogień. Wstrzymać. Cass. Joe, posłuchaj mnie. Jedź na pustynię. Obiecuję, że nie będę cię ścigał. Przysięgam. Wynoś się stąd. Zabij bezbronnego człowieka. Jeśli kochanie ciebie jest karane śmiercią, odejdę z czystym sumieniem. Kocham cię, Joe Cassidy. Zobaczę cię w... Wróć do mnie, dobrze? Joe! To było szybkie. Niewystarczająco. Przykro mi, Jake. Nie waż się znów mi tego robić. Myślałam, że nie żyjesz. Joe, proszę. Są rzeczy, które bolą bardziej. Nie dam sobie rady bez ciebie. Dasz. Dla mnie. Dasz radę. Dla ciebie wszystko, Joe Cassidy. Kocham cię, Jake. Thank you.
Chciałeś coś udowodnić, czy to prawdziwa historia? Obawiam się, że jest prawdziwa. Dama taka jak ty zasługuje na prawdę. Doceniam to, świerszczu. Będzie dziś zimno w moim pokoju. Nie wiem, gdzie zamierzasz dziś spać, ale możemy stawić czoła chłodowi razem. To najznakomitsza propozycja, jaką dostałem od lat. Byłbym najszczęśliwszym człowiekiem w całym terytorium, gdybym ją zaakceptował, ale przez całe moje życie kochałem jedną kobietę. I jest jedyną, przy której mógłbym zasypiać. Myślisz o niej, gdy grasz te melancholijne piosenki miłosne? Przy każdej nucie. Prawie świta. Zbliża się ten czas. Nigdy nie widziałam wschodu słońca. Cóż, to tragiczne. Dlaczego? Wschód słońca jest co najmniej dwa razy piękniejszy od zachodu. Dwa razy? Jest w nim więcej magii, symboliki. Głębiej oczyszcza. Za wschodzące słońce. Oby nigdy nie wzięło dnia wolnego. Wiesz co? Jestem pewna, że wejście do dworca jest w stronę wschodu. O czym mówisz, młoda damo? Że peron byłby idealnym miejscem na oglądanie wschodu słońca. Patrząc, jak zbliża się dym z porannego pociągu. Nogales w tle, Tucson z przodu. Tylko tutaj, Q. Odejście stąd nie oznacza, że ją tu zostawisz. Zapomniałaś o swoim małym przyjacielu. Nie jest moim przyjacielem i nie zamierzam go użyć. Hej, Q. Pozwól, że skromny wielbiciel zapłaci za ciebie. Dziękuję za propozycję, ale nigdy nie kupiłam sobie biletu na pociąg. Nie mogę się doczekać. Nie waż się opuścić pociągu, póki nie zobaczysz przez okno miejsca, którego nigdy wcześniej nie widziałaś. Uważaj na siebie, pianisto. Thank you.
Tekst polski Nadia Gołębiewska i Maciej Więckowski. Czytał Maciej Więckowski.